Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zrobić przycisk ślusarski, ale nie taki zwyczajny. Mój przycisk będzie wyglądał tak. Zrobię go z drutu 14, 16, 10. Zobaczymy, jak będzie potrzebny. Coś takiego. No nic, życzę miłego oglądania. Dziękuję za oglądanie. Jak mi się podobało, to zostawcie suba, łapkę w górę. Dzień dobry, witam wszystkich moich subskrybentów i nie tylko. Nie wiem, dam ten filmik może teraz na początku. Zaczynam dzisiaj, no już zobaczcie, trochę jest zrobione. Projekt przycisku ślusarskiego w kształcie właśnie takich kosteczek. No i te trzy palce będą zgięte tak, o tak, a ten będzie, te będą podgięte w ten sposób, żeby tylko docisk był na tym palcu. Nie wiem, jak kciuk zrobię, chyba tak. To znaczy, ja się wzoruję na amerykańskim YouTubie, gdzieś znalazłem coś takiego i bardzo mnie to za jakoś, ja lubię jakieś czaszki, kości. I zaczynam robić kość, ale zobaczcie, to już jest kilka godzin pracy. Zobaczycie tam w filmiku na moich hyperlapsach, czy jak to się nazywa. Chcę zrobić tak, no jeszcze fajniej jak w rzeczywistości, żeby to wyglądało, żeby te kości były takie bardziej takie aż dosadnie kościami, rozumiecie, o co chodzi. Zobaczcie, za chwilę będę je tutaj robił takim, nie szczycę się tym sprzętem. Zupełnie, ale widzicie, no tu mam taki jakby, to nie jest frez, to jest jakiś taki nasyp na nim. No i tym, ale tym bardzo fajnie się tutaj zaraz zobaczymy, czekajcie, o widzicie, zaraz, o tu wyostrzyło trochę. A tu są rękawiczki właśnie, których używam i zobaczcie, za 100 sztuk, u nas w ogóle sprzedają na sztuki po 50 groszy.
a tu za sztuk zapłaciłem, za 100 sztuk zapłaciłem 34 zł z przesyłką. Do mnie do domu. I one nie są nylonowe, tylko są takie jakby z takiego trochę twardszego plastiku, ale cały dzień w nich chodziłem, jeszcze miałem drugie na nich założone i powiem wam, że rewelacja. Dobra, zareklamowałem. Widzicie, to będzie w ten sposób. No i teraz co? Przejdę sobie do gimbalem do pozycji takiej już, że będę mógł coś sobie robić z krzesełka, a was zapraszam do oglądania. I to zrobię chyba na timelapsie najlepiej będzie, bo to nikt nie będzie siedział ze mną tutaj godzinami i się przyglądał. Dobra, zachęcam do oglądania, no i miłego oglądania. Hej!